Po prostu my się jednoczymy. My jesteśmy Polakami, my jesteśmy dumni z tego. A nie, że jakiś tam Belg, Holender, Francuz czy pseudoniemiec powiedzą, że Polacy to, no, oni się nie liczą, bo to są jakieś faszystowskie marsze. Ostatnie 8 lat było moim zdaniem najlepsze w powojennej historii Polski. My nie będziemy samodzielni, nie będziemy mogli o niczym decydować. Będą za nas decydowali Niemcy. Jak ja słyszę, no zerwijmy z NATO, niech tutaj Bundeswehra wejdzie. Po moich ulicach ma chodzić Bundeswehra? Ludzie kochani, bo jest wojna polsko-polska. Z tego się cieszą tylko Niemcy i z tego się cieszą tylko Putin i Rosjanie. Dla mnie pan Jarosław Kaczyński jest Kazimierzem Górskim polskiej polityki. A u nas odwaga się z odważnikiem pomyliła i każdy mówi to, co chce. Zapominając o jednym. Tu i tu jest moja ojczyzna, czyli Polska. Witamy Państwa po materiale. Jest już z nami Jan Tomaszewski. Dzień dobry, panie Janie. Dzień dobry, witam panu, witam państwa. Panie Janie, to na początek pierwsze pytanie związane, jak już rozmawialiśmy dzisiaj dużo o tym, że wydarzenia sportowe jednoczą ludzi, że potrafią też budować tożsamość narodową. Co pan sądzi o takiej opinii? Jakie są pana wspomnienia z tym związane? No, to na pewno nie ulega żadnej wątpliwości, że my Polacy łączymy się, kiedy jesteśmy w jakimś zagrożeniu. Niejednokrotnie to odczułem, kiedy graliśmy powiedzmy z Anglikami, oni byli faworytami. Polacy się jednoczyli i to dodawało naprawdę wielkiej jakiejś takiej, przepraszam, mocy i taki był kop psychiczny, że pan Kazimierz niejednokrotnie mówił, Polacy nie gęsi, swój futbol, swoich futbolistów mają. I nam to po prostu przekazywał. I my wychodziliśmy tam na to boisko, graliśmy jak równy z równym. Bez żadnego zakłamania, tak jak teraz jest w Unii Europejskiej, tak jak teraz jest no niestety u nas. I no cóż, nigdy nie było wojny polsko-polskiej, jeśli chodzi o zjednoczenie Polaków i sportowców. Panie Janie, a w kontekście obchodów Dnia Niepodległości, dzisiaj mamy Marsz Niepodległości w Warszawie, oczywiście obchody w różnych miastach Polski, z czym się panu kojarzy najbardziej ten dzień właśnie w kontekście obchodów i czy ma pan jakieś wspomnienia również z Marszem Niepodległości? Oczywiście, że tak, proszę państwa, no to widać po rondzie Dmowskiego. Po prostu my się jednoczymy. My jesteśmy Polakami, my jesteśmy dumni z tego. A nie, że jakiś tam Belg, Holender, Francuz czy pseudoniemiec powiedzą, że Polacy to, no, oni się nie liczą, bo to są jakieś faszystowskie marsze. Proszę zauważyć, rodziny przychodzą z flagami. Po prostu jest ta niepodległość, którą my cenimy od 105 lat. I co jest najbardziej niebezpieczne przy tym wszystkim? To, że to tę niepodległość możemy lada chwila utracić. I tu, jeśli ja mówię o tych Belgach, o tych Francuzach, Niemcach i innych nacjach, którzy nam źle życzą, to niech oni sobie życzą, oni mogą robić, co im się żadnie podoba. Ale najgorsze jest to, że my Polacy między sobą walczymy. Jest wojna polsko-polska, bo nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że ostatnie 8 lat było moim zdaniem najlepsze w powojennej historii Polski. Tak dobrze nie było. Nigdy. W tej chwili różnie to może być, bo jeśli pan premier Morawiecki sformułuje rząd, to na pewno nie wpuścimy tutaj imigrantów, którymi ma problem cała Europa. My tego problemu nie mamy. Na pewno nie zburzymy muru. Na pewno będziemy się domagali reparacji wojennych. Powtarzam, reparacji, nie bądźmy idiotami. Po prostu oni są nam winni. I te KPO to są nawaciki w porównaniu z reparacjami, kiedy oni nam to wypłacą. A coraz więcej organizacji, coraz więcej państw mówi, że Niemcy powinni to zrobić. I w tym momencie będą pieniądze
na budżetówkę, będą pieniądze na wszystko. Jestem przekonany, że będą dzielone tak, jak przez ostatnie 8 lat, że cała Polska po prostu będzie dumna. No niestety, jeśli tak by się, nie daj Boże, złożyło, że premier Morawiecki nie stworzy rządu, a dojdą do władzy ludzie, którzy powiedzą tak, reparacje nas nie interesują, reelekcja nie ma sprawy, przyjeżdżajcie ile chcecie, adopcja dzieci przez pary jednopłciowe nie ma żadnego problemu, możecie adoptować. Proszę mi powiedzieć, jaki sąd na świecie może skazać niewinne, bezbronne dziecko na to, żeby się wychowywało w rodzinie, przepraszam, no, jeśli to zatwierdzimy, jednopłciowej. Nigdy nie powinno być ataków na Jana Pawła II, najwybitniejszego Polaka. Proszę Państwa, to jest coś nieprawdopodobnego. W tej chwili te ataki są niemożliwe, a ja tylko przypomnę. No właśnie, Panie Janie, a Pana zdaniem z czego wynika to, że są te ataki? Że są środowiska, które prowadzą taki frontalny atak na Jana Pawła II? Być może jest to to, że ktoś chce mieć 5 minut. Właśnie chcę to wyjaśnić. Proszę Państwa, były dwie kongregacje do spraw błogosławionych, do spraw świętych. Można było pisać do Watykanu wszystko na temat Karola Wojtyły czy Jana Pawła II. Bo i oni musieli to sprawdzić, skoro dwa razy sprawdzili, powtarzam, dwa razy sprawdzili, został nasz papież, nasz najwybitniejszy Polak święty, to powinno być tak jak podczas obrzędu udzielania małżeństwa. Ksiądz mówi na zakończenie małżeństwa, czy jest ktoś, kto jest przeciwny temu związkowi. Jeśli jest, proszę bardzo, niech powie. I tutaj były dwie kongregacje. Jeśli nie, to nawet jak coś się dowie do końca życia, niech zamilknie. I to obowiązuje wszystkich, bo po pierwsze, Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, nie może się bronić, bo nie ma go wśród nas. A atakować mogą wszyscy. Tylko, że to atakują po prostu ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia. Dlatego mówię, nie możemy do tego doprowadzić, tak samo jak nie możemy doprowadzić do utraty suwerenności, bo to, co oni proponują, ci ludzie, którzy są zamieszani w korupcję w Unii Europejskiej, żeby scentralizować Unię, żeby wydawać tam decyzje co do obronności, co do wielu, wielu kwestii, które nie mogą wydawać, bo tak mówią traktaty, a oni chcą to zmienić. I właściwie to po co będzie ten rząd? My nie będziemy samodzielni, nie będziemy mogli o niczym decydować. Będą za nas decydowali Niemcy. Jak ja słyszę, no zerwijmy z NATO, niech tutaj Bundeswehra wejdzie. Po moich ulicach ma chodzić Bundeswehra? Ludzie kochani, opamiętajcie się. Dlatego jeszcze raz podkreślam, pan Kazimierz Górski niejednokrotnie mówił i myśmy to przyjęli. Dlaczego? My graliśmy, każdy z nas w innym klubie. No, powiedzmy, w różnych klubach. Na co dzień walczyliśmy ze sobą, zgoda. Natomiast kiedy graliśmy z orzełkiem na piersi i z Polską, reprezentowaliśmy wszystkich Polaków i na czole i w sercu było, walczymy za Polskę. Kłóćmy się na komisjach sejmowych, kłóćmy się na, Boże, w kuluarach, ale nie kłóćmy się na forum publikum, bo jesteśmy pośmiewiskiem nie tylko całej Europy, całego świata. Tak, pośmiewiskiem całego, bo jest wojna polsko-polska. Z tego się cieszą tylko Niemcy i z tego się cieszą tylko Putin i Rosjanie. Czy na tym nam polega? A jeszcze raz podkreślam, pan Kazimierz mówił, jak walczymy o Polskę, to wszyscy musimy dmuchać w jedną trąbę. A tu niestety tego nie ma.
No właśnie, panie Janie, no bo tak, święty Jan Paweł II bardzo często powtarzał, że z niepodległością to nie jest tak, że jest dana raz na zawsze, że jak Polacy sobie ją wywalczyli, to o tę niepodległość cały czas należy dbać, należy ją pielęgnować i rozumiem, że tutaj pan też optuje za tym właśnie, że ta suwerenność cały czas powinna być ważna i należy ją pielęgnować. Ja też tak się zastanawiam, panie Janie, że tak, pan tutaj bardzo często powołuje się na testament Kazimierza Górskiego, tak sobie patrzę w jego życiorys, urodzony w 1921 roku we Lwowie. Jan Paweł II z kolei 1920 rok, to jest gdzieś, no również Galicja. No i teraz pytanie, czy ich dziedzictwo będzie rezonowało teraz na przyszłe pokolenia, bo jak można dostrzec, że właśnie, no, czy są te ataki na Jana Pawła II, czy też, czy może jest zgoła odwrotnie, że taki dzień jak dzisiaj, 11 listopada, pokazuje jednak, że to wcale tak do końca nie jest, że jednak ten patriotyzm wśród Polaków jest, że to poczucie tożsamości narodowej też jest i że może wcale tak źle nie jest i z tą suwerennością. Zgadzam się z panem. Nic nie jest dane na przyszłość. Oto i tutaj mam swoje, oto cały czas trzeba stać na straży tego, trzeba o to walczyć. A my, część naszych polityków chce to oddać. Ludzie kochani, czy wy zdajecie sobie sprawę, bo jeśli jest to opublikowane, że na linii Wisły miała być zapora dla ewentualnie ruskich najeźdźców, to o co tu chodzi? Czyli co, pół Polski oddajemy? Ludzie, opamiętajcie się, mamy jedną ojczyznę. Trzy rzeczy są niepowtarzalne w życiu każdego człowieka. Tylko trzy. Moja matka, moje życie i moja ojczyzna. A tu w tej chwili widać, nawet po zachowaniu niektórych posłów, senatorów czy europosłów, że oni zostali wybrani przez naród polski. Powtarzam, przez naród polski. I występują przeciwko Polakom. Tak mieliśmy w przypadku KPO, tak mieliśmy w przypadku Turowa. No jeszcze raz podkreślam, ludzie, opamiętajcie się. Panie Janie, a jeszcze mamy jeden materiał właśnie z Jarosława Kaczyńskiego, który wypowiadał się również w tym temacie, o którym pan teraz mówi, powinien się teraz wyświetlić tam na ekranach. Na czele tej koalicji stoi partia nie polska, a niemiecka. Partia zewnętrzna. Generał de Gaulle tak określał komunistów. A my możemy śmiało tak określać Platformę, czy też Koalicję Obywatelską. Panie Janie, jak pan się odnosi do tych słów prezesa Prawa i Sprawiedliwości? Niestety, no przepraszam, że wy niestety, no muszę przyznać rację. Dlatego, że wszyscy jesteśmy Polakami. Walczmy o tę Polskę. Bo jeśli nas krytykują Francuzi, Niemcy, nie wiem, Hiszpanie, Belgowie, Holendrzy, mają prawo, ale oni nas krytykują tylko dlatego, że my działamy dla narodu polskiego, a nie dla nich. O jeśli oni nas zaczną chwalić, to chyba Hemar powiedział. Jeśli oni nas zaczną chwalić, to znaczy, że działamy dla nich. I jeśli jakiś pan Weber mówi, że on się nie zgadza na to i chce, żeby była zmiana rządu w Polsce, mnie to naprawdę nie interesuje, jaka jest zmiana rządu w Niemczech. Niech tam rządzą ludzie, którzy chcą. Ale niech się nie wtrącają do naszych wewnętrznych spraw. To znaczy, oni mogą się wtrącać, ale my nie możemy tego akceptować, bo my jesteśmy Polacy, jeszcze raz podkreślam. My, Polacy niegęsi, swój język mają, powiem tutaj, parafrazując, to znaczy powiem słowa Reja, a nie pana Kazimierza sparafrazowane. Szanujmy się, bo jeśli my sami, powtarzam, jeśli my sami się nie będziemy szanowali, to kto nas będzie szanował? Nikt. Będziemy pośmiewiskiem. I jesteśmy niestety takim pośmiewiskiem, bo wojna polsko-polska trwa i nie wiem, czy to jest na zasadzie zrobię mamie na złość i odmrożę sobie uszy, czy to jest na zasadzie takiej, że ach, powiem coś, bo przynajmniej będę miał swoje 5 minut. Ale jeszcze raz mówię. Ale no to z kolei, no to Donald Tusk mówił tak, że słowo naród nie...
naród powinno łączyć, a nie dzielić. No to też mówi podobnie tutaj jak pan, że mówi o zgodzie. Ale robi co innego. Dlatego, że nie broni nas, Polaków. A my, czyli to Polacy tylko puste wybrali... słowa, tak? No naturalnie, że tak. Bo jeszcze raz podkreślam, jak się wybiera władzę, moim zdaniem ostatnie lat, 8 lat było kapitalne. Natomiast jak się wybiera władzę i myśmy tę władzę wybrali, wygrała Prawo i Sprawiedliwość, no koalicja może być różna, może nie stworzyć Prawo i Sprawiedliwość, może nie stworzyć rządu. Zgadzam się. Wtedy opozycja stworzy rząd. Ale jeśli było dobrze, to tylko może być lepiej. I musi być lepiej. A jak będzie gorzej, no to przepraszam, do kogo będziemy mieli pretensje? Do samych siebie, bo myśmy wybrali tę władzę. I nie ma innego wyjścia. My Polacy sami taki... Nałkowska chyba napisała, ludzie ludziom taki los zgotowali. Ja mogę to sparafrazować. Polacy Polakom taki los zgotowali. Nie wolno, powtarzam, nie wolno się kłócić na forum publikum i trzeba zawsze tej ojczyzny bronić, bo to są jedna z trzech niepowtarzalnych rzeczy w życiu każdego obywatela. Panie Janie, a jak pan patrzy, też jak, tak okiem sportowca, no ale też i polityka, bo pan był w polityce. Jak pan patrzy na Jarosława Kaczyńskiego, czy dostrzega pan jeszcze w nim taki ogień albo iskrę, która może pociągnąć w najbliższych latach Prawo i Sprawiedliwość? Czy raczej jest tak, że już tutaj no, widzimy prezesa u schyłku jego takich możliwości przywódczych też i takich? Nie. Ja powtórzę to, co powiedziałem 8 lat temu, nawet odchodząc z klubu PiS-u do klubu Platformy. Jest to dla mnie pan Kazimierz Górski polskiej polityki. To, co mówi, mówi prawdę. Tyle tylko, że nie wszyscy w tę prawdę chcą wierzyć. Ale jeszcze raz powiem. Sami sobie taki los gotujemy. Nie chcemy słuchać truizmów. Bo czy nie chcemy reparacji? No, proszę Państwa, no jeśli rząd, ten rząd, który ma się stworzyć, nie powstanie, jeśli następny rząd zrezygnuje z reparacji, dojdzie do reelekcji, dojdzie do tych wszystkich patologicznych spraw, no to komu będziemy zawdzięczali? Sobie. Czyli Polacy Polakom taki los zgotowali. I żeby później nie było tego, że mamy gorzej. Bo to nic nie daje. Po prostu po to się żyje, żeby cały czas piąć się do góry. A my niestety jako naród polski od, no nie powiem od 2010, chyba nawet, ale gdzieś tak od 15 lat mamy wojnę polsko-polską. Komu to jest potrzebne? Ludzie kochani. My sami toczymy między sobą wojnę. I wtedy jeszcze raz podkreślam, kiedy nas chwalą Francuzi, Belgowie, no Belg jeden wyszedł przed Trybunał Europejski, mówi, jest to marsz, nie pamiętam, kilka lat temu, jest to marsz 60 tysięcy faszystów. Proszę Państwa, no to się nie dodaje do kabaretu, to jest po prostu kryminogenne. I on to mówi na forum publiku. I co jest? Dostaje, jakby to powiedzieć, aprobatę ze strony polskich, niektórych polskich europarlamentarzystów czy parlamentarzystów polskich. To jest nie do pomyślenia. Panie Janie, no to skoro mówi pan tyle o zgodzie narodowej, tak o tym, żebyśmy się jako Polacy jednoczyli, żebyśmy byli jednym zwartym, nieskłóconym narodem, no to jak osiągnąć tą jedność, skoro no jedni mówią o drugich, że są niemieckimi agentami, drudzy na drugich zaraz powiedzą, że są rosyjskimi albo jeszcze jakimiś innymi, no i tak się wszyscy przerzucają, no a jednak no to raczej nie będzie sprzyjać temu, żeby potem wszyscy usiedli przy jednym stole, podali sobie dłoń. A z drugiej strony nasz naród jest taki, że jak mamy dzisiaj 11 listopada, to się jednoczy, czy jak są wydarzenia sportowe, no to potrafi mówić jednym wszyscy, głosem. Wszyscy kibicują biało-czerwony. Więc... Przypomnijcie Państwo sobie, oczywiście bardzo nieszczęśliwy dzień, kiedy umarł nasz papież. No wszyscy Polacy byli zjednoczeni.
I właśnie coś jest potrzebne do tego. Ja nie mówię, żebyśmy się wszyscy głaskali. Opozycja musi być, bo musi patrzeć na ręce rządzących. I to jest normalne. Natomiast to już przeszło wszelkie granice przyzwoitości. I mówię, może taki dzień niepodległości, nie wiem, może święto, może jakaś rocznica spowoduje, że te ekstremy powiedzą: ludzie, kochani, kłóćmy się, ale kłóćmy się tak, jak myśmy się kłócili za pana Kazimierza Górskiego w klubach, na boiskach, bo graliśmy bardzo ostro między sobą, ale stanówmy jedność wtedy, kiedy występujemy w imieniu albo dla naszej ojczyzny. I to jest wszystko. Bo tutaj najgorsze jest to, że jest podpuszczanie. To są te, jakby to powiedzieć, te hejty takie, które no, można teraz wszystko można pisać, bo w hejcie ten. Nie, po prostu trzeba wybrać mniejsze zło. Trzeba po prostu jednoczyć się. Trzeba patrzeć sobie na ręce. Trzeba się krytykować. Ale trzeba przede wszystkim iść do przodu, mając na myśli Orzełek i Polskę. Bo to jesteśmy my. Proszę zauważyć, proszę mi pokazać taki drugi naród w Europie, który się tak kłóci między sobą. Nie mogę sobie przypomnieć. I nie przypominam sobie. A my możemy. Ale jednocześnie, panie Janie, pomimo tych wielu kłótni, no jednak udało nam się odzyskać niepodległość. I ja bym znalazł kraj skłócony bardziej niż Polska dzisiaj w Europie. Bułgaria, tam mamy co chwilę, co pół roku przyspieszone wybory, bo tam nikt nie jest w stanie się dogadać, żeby stworzyć rząd i tam co pół roku, co rok jest nowy premier. No, przepraszam, ale my musimy dążyć do tych najlepszych krajów w Europie, a nie patrzeć na to, co mnie Bułgaria obchodzi, kim jest Bułgaria. No, jest to państwo, ale oni sobie sami taki los gotowali. Natomiast proszę zauważyć, porównam to do piłki nożnej. Mamy najlepsze pokolenie w historii polskiej piłki, bo mieliśmy najlepszego piłkarza świata. Grali nasi zawodnicy w renomowanych klubach. Mistrz Włoch, mistrz Hiszpanii, mistrz, ojeju, wicemistrz Anglii. No, nieprawdopodobne sukcesy. A w reprezentacji wstyd na to, kompromitują nas. Ci zawodnicy, którzy grają kapitalnie w klubach, w reprezentacji nas kompromitują i teraz co będzie mecz z Czechami, ojeju. Oto może wyjdziemy z grupy. Nie, nie wyjdziemy z tej grupy, będziemy grali w barażach. Ale proszę sobie przypomnieć, jak myśmy się cieszyli, kiedy było losowanie grup. Nie no, z takiej frajerskiej grupy przestańcie. No, wyjdziemy z palcem w bucie. A okazuje się, że możemy nie wyjść. Już jak Mołdawia wygra z Albanią, to bez względu na wynik ostatniego meczu i meczu z Czechami nie wychodzimy z grup. I o czym my mówimy? My przegrywamy ze 170. którąś drużyną w rankingu FIFA. Panie Janie, a może to właśnie wynika z tego, że brakuje nam takich no, charyzmatycznych przywódców, bo tutaj mówimy, że od momentu śmierci Jana Pawła II w państwie naszym jest wojna polsko-polska. To w polityce, a nawet w reprezentacji mówi Robert Lewandowski, że brakuje osobowości. Że brakuje takiej osobowości jak Kazimierz Górski, który by po prostu zrobił drużynę. Nie wiem, no też byli tacy piłkarze jak Kazimierz Dejna, Grzegorz Lato, Zbigniew Boniek, Andrzej Szarmach, no właśnie też Jan Tomaszewski, no byliśmy mnóstwo bardzo dobrych piłkarzy. Tak, ale też nie na boisku, ale i poza boiskiem, że to było takie... Dlatego o tym mówię, że są piłkarze. I dlaczego, przepraszam, dlaczego oni w klubach, ci aktualni piłkarze grają bardzo dobrze, albo grali, no bo wiadomo, że to już jest dziesięciolecie i ich era się skończyła. Dlatego, że tam byli trenowani przez najlepszych trenerów świata. A u nas... No, niestety, nie ma. Ja powiedziałem, przechodząc do klubu Platformy Obywatelskiej, powiedziałem, że dla mnie pan Jarosław Kaczyński jest Kazimierzem Górskim polskiej polityki. Niestety,
nie zostało to, jakby to powiedzieć, przetworzone i nie zostało to wykorzystane. Bo są ludzie, tylko po prostu tak jak mamy ten hejt, no hejtują, no bo demokracja polega na tym, że ktoś jest odważny i mówi o swoich poglądach, ale realnych. A u nas jest demokracja, odważnik się pomylił z odważnikiem niektórym ludziom i stąd jest właśnie to hejtowanie. Bo demokracja w Ameryce, gdzieś tam w krajach tych dużo od nas bardziej, jakby to powiedzieć, rozwiniętych, kilkadziesiąt lat, w Ameryce 200 lat czy 300. A u nas demokracja 20-30 lat. Proszę Państwa, dlatego mówię, do demokracji trzeba po prostu jak najszybciej się przyzwyczaić. A u nas odwaga się z odważnikiem pomyliła i każdy mówi to, co chce. Zapominając o jednym. Tu i tu jest moja ojczyzna, czyli Polska. Panie Janie, mamy też, jak już puszczaliśmy pana prezesa Kaczyńskiego, jeszcze mamy oświadczenie Donalda Tuska, tak więc zaraz się powinno również wyświetlić. Odrzućmy wszystko, co nas dzieli i bierzmy wszystko, co nas łączy w pracy i w walce o wolność i niepodległość Polski. Te słowa Władysława Andersa brzmią dzisiaj wyjątkowo aktualnie. Naród łączy nas wszystkich w jedno. Naród jest świętością, do której każdy z nas ma prawo. I nikt nigdy nie może tego prawa nas pozbawić. Jeśli ktoś używa słowa naród, by dzielić i siać nienawiść, występuje przeciw narodowi. Jeśli ktoś słowem naród chce zasłonić nieprawość i zwykłe złodziejstwo, popełnia świętokradztwo. Dziś nasz naród świętuje niepodległość. Cały naród. Cała Polska. Dziś różnice, które są prawem wolności, schodzą na dalszy plan. Bo dziś, 11 listopada, mówimy: my, naród, jesteśmy jednością. My, wielki naród polski, świętujemy rzecz najważniejszą, niepodległą Rzeczpospolitą. Moi drodzy, świętujmy i cieszmy się, że żyjemy w wolnej Polsce. Panie Janie, to tak na koniec już słowem podsumowania. Nie mogę? Tak jest, bardzo proszę. Trudno się z tym nie zgodzić. Donald apeluje. No spotkajcie się z panem Jarosławem Kaczyńskim. Jesteście Polakami. I o to właśnie chodzi. Nie, jeszcze raz podkreślam, czyja to jest wina, że europosłowie czy niektórzy senatorowie głosowali przeciwko przydzieleniu Polsce i mówili o tym, że Polsce KPO nie trzeba przydzielać. To jest po prostu niemożliwe. Jak można głosować i jak można mówić, że trzeba zamknąć tunel, czyli trzeba zamknąć jedną łódką Polski, jeśli chodzi o elektryczność. Czyja to jest wina? Jana Tomaszewskiego? Czy wasza? Nie. Po prostu ktoś im na to pozwolił. Naród polski was wybrał, wszystkich. I musicie tej Polsce służyć. I tutaj zgadzam się z Donaldem Tuskiem. Oczywiście kłóćmy się. Oczywiście miejmy inne zdanie. Ale dmuchajmy wszyscy w jedną trąbę. A jak do tej pory ta trąba nie była, jakby to powiedzieć, kilkuustnikowa, tylko była jakaś taka zatkana. Przestańmy, jeszcze raz mówię, no coś trzeba zrobić, żeby skończyć wojnę polsko-polską, bo tylko i wyłącznie my na tym możemy stracić. Nikt więcej. Tylko Polacy. Panie Janie, tak już na koniec, jak już mówiliśmy o tych wydarzeniach sportowych, właśnie no 15:00 zaczynał się mecz ŁKS-u i tak już chciałem zakończyć, bo pan najwięcej meczów w swojej karierze właśnie zagrał w barwach łódzkiego KS-u i czy pana serce zbliży właśnie tej drużyny, czy może no wrocławskiego Śląska, z którym jednak pan zaczynał?
Nie, moje serce, przepraszam, że tak powiem, bije w kierunku polskiej piłki. Mnie nie interesuje, kto będzie mistrzem Polski. Mnie nie interesuje, kto będzie grał w europejskich pucharach. Bo wiadomo, że mistrz reprezentuje tam drugie, trzecie miejsce, zdobywca pucharu reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. Mnie interesuje, jak na arenie międzynarodowej te drużyny wypadną. I dopiero jakieś 2-3 lata temu Lech Poznań się pokazał z dobrej strony. Dopiero w tej chwili Raków się pokazuje z dobrej strony. Legia się pokazuje i to mnie po prostu cieszy, bo świat się stał globalną wioską. Nieważne, kto jest mistrzem Polski. Ważne, jak ten mistrz Polski zajdzie w europejskich pucharach daleko, bo to jest promocja i, jakby to powiedzieć, rozsławianie Polski w Europie i w świecie. To, co robi w tej chwili ta biegająca po korcie reklama Polski, Iga, no to jest coś wspaniałego. Utraciła pierwsze miejsce, odzyskała pierwsze miejsce. Polacy są dumni z tego. Bo chodzi o to, żeby nie odnosić sukcesy w kraju, tylko poprzez kraj odnosić sukcesy na arenie europejskiej i światowej. I do tego powinni dążyć wszyscy politycy. Jeszcze raz podkreślam, dzisiaj jest taki dzień, że może wielu z was zrozumie. Zacznijmy dmuchać w jedną trąbę. Kłóćmy się, ale nie na forum publicznym. I nie róbmy z siebie pośmiewiska, tak jak to było w przypadku Turowa czy KPO. Bo jest to po prostu pośmiewisko. Panie Janie, i tym pozytywnym akcentem kończymy naszą apelem rozmowę. Apelem o zgodę narodową. Apelem o zgodę o to, żeby kibicować polskim drużynom, Polsce. Bardzo panu dziękujemy za poświęcony czas. Ja jeszcze jedno zdanie chcę powiedzieć, że to nie jest apel. To jest moje żądanie i sądzę, że żądanie wielu, wielu Polaków. Skończmy wreszcie z tą, nie wiem jak to nazwać, no wojną polsko-polską. Trzeba skończyć raz na zawsze. Bo udowodniliśmy, że możemy naprawdę dokonać wielkich rzeczy i bardzo szybko dogonić te najlepsze, najbardziej rozwinięte kraje na świecie. Bo to jest przed nami i wykorzystajmy tę szansę. No to panie Janie, tutaj stawiamy kropkę. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Miłego dnia i popołudnia.